Witajcie w transformującej podróży, gdzie moc przeznaczenia leży w waszych rękach. Kontroluj swój los, naucz się być zdyscyplinowanym. To nie tylko zaproszenie, ale wezwanie do działania w świecie pełnym rozproszeń i natychmiastowych wyborów. Tutaj będziemy badać, jak dyscyplina nie jest ograniczeniem, ale najwyższą wolnością, kluczem do otwarcia nieograniczonego potencjału, który w tobie drzemie. Każdy moment naszego życia to wybór między łatwością rutyny a energią wzrostu. Wybierając dyscyplinę, optujesz za życiem pełnym intencji i realizacji. Nie uczysz się tylko być zdyscyplinowanym, uczysz się być dyrygentem własnego życia, orkiestrując każdy dzień z zamiarem i pasją. Dlatego proszę, abyście z otwartym umysłem i gotowością do zmiany śledzili każdy szczegół tego filmu. Znaczenie przyswajania każdego słowa i koncepcji tkwi w tym, że zrozumienie i zastosowanie dyscypliny może całkowicie zmienić sposób, w jaki żyjesz, pracujesz i marzysz. To nie jest tylko film, to otwierające się drzwi do nowego sposobu życia. Życia, w którym jesteś twórcą swojego losu, a nie ofiarą okoliczności. Przygotuj się na emocjonującą podróż i odkryj, jak kontrolować swój los, będąc najbardziej zdyscyplinowaną, skoncentrowaną i zdecydowaną wersją siebie. Twoja przyszłość czeka, a jest jasna. Zaczynajmy. W podróży życia każdy z nas stoi przed ciągłym wyzwaniem kształtowania i doskonalenia, kim jesteśmy. Poszukiwanie ulepszeń, czy to poprzez nabywanie nowych zdrowych nawyków, czy pozbywanie się starych nałogów, jest nieodłączną częścią tego procesu. Ale dlaczego to dążenie wydaje się takie trudne? Po pierwsze, rozpoznanie potrzeby zmiany to odważny krok. Przyznajemy wewnętrznie, że coś w naszym zachowaniu czy rutynie nie przyczynia się do naszego wzrostu czy dobrostanu. Jednakże rozpoznanie to tylko początek. Prawdziwa złożoność tkwi w wykonaniu tych zmian. Każdy nawyk, który próbujemy przyjąć, czy każdy nauk, z którym walczymy, jest głęboko zakorzeniony w naszym codziennym życiu. Są jak wydeptane ścieżki w gęstym lesie. Podążamy nimi, ponieważ są znajome i łatwe. Zmiana kierunku wymaga świadomego wysiłku, powtarzalności i, co najważniejsze, wytrzymałości. Nasz umysł i ciało opierają się zmianie. W końcu powtarzalność zachowań tworzy neuronalne wzorce, które wolą efektywność rutyny od niepewności nowości. Zmiana zatem nie jest tylko walką woli, ale rekonfiguracją całej wewnętrznej sieci, która została zbudowana na przestrzeni czasu. Ponadto otoczenie często nie ułatwia tej transformacji. Żyjemy w erze natychmiastowej gratyfikacji, gdzie nałogi są łatwo zaspokajane, a nowe nawyki są wyzwaniem przez ciągłe rozpraszacze. To sprawia, że trwanie na wybranym kursie staje się jeszcze bardziej wyzwaniem. Ale mimo tych trudności, zmiana jest prawdopodobnie najbardziej satysfakcjonującą z podróży. Każdy mały krok w kierunku nowego nawyku czy każdy dzień daleko od nałogu wzmacnia nasz charakter i kształtuje rzeczywistość, jaką chcemy żyć. Przez wytrwałość uczymy się nie tylko o dyscyplinie, ale również o naszej zdolności do adaptacji i wzrostu. Chociaż złożoność rozwijania nowych nawyków i eliminowania nałogów jest niezaprzeczalną rzeczywistością, reprezentuje ona również unikalną możliwość transformacji osobistej i ciągłej ewolucji. W końcu to te wyzwania czynią nas silniejszymi i mądrzejszymi, przygotowując do bardziej świadomego i spełnionego życia. Doszliśmy do kluczowego elementu dyscypliny. To siła napędowa, która pozwala nam przejść od uznania potrzeby zmiany do skutecznego działania. Bez dyscypliny nasze aspiracje i plany na rozwijanie nowych nawyków lub porzucanie starych nałogów pozostają tylko w sferze pomysłów. Dyscyplina to coś więcej niż zwykłe pragnienie zmiany. To codzienne zobowiązanie do małych działań, które sumując się prowadzą do wielkiej transformacji. Jednak to nie jest łatwe zadanie. Codzienne życie jest pełne rozproszeń i pokus, które odciągają naszą uwagę i energię od najważniejszych celów.
Wiele osób rozpoczyna drogę zmiany z entuzjazmem, ale bez solidnej podstawy dyscypliny łatwo jest zboczyć z kursu, gdy pojawiają się przeszkody lub gdy nowość znika. Niepowodzenie w utrzymaniu dyscypliny może prowadzić do stagnacji lub nawet regresji. Gdy wielokrotnie ulegamy starym nawykom i nałogom lub rezygnujemy z kultywowania nowych, korzystnych zachowań, ograniczamy nasz potencjał wzrostu. Brak postępu z kolei może karmić uczucia frustracji i przeciętności, tworząc cykl niezadowolenia. Jednakże ważne jest, aby rozpoznać, że dyscyplina nie jest wrodzoną cechą, ale umiejętnością, którą można rozwijać. Rozpoczyna się od małych aktów woli i rośnie poprzez praktykę i powtarzanie. Każda decyzja o kontynuowaniu, każdy moment, kiedy wybieramy właściwe działanie zamiast natychmiastowego komfortu, wzmacnia naszą zdolność do bycia zdyscyplinowanymi. Ponadto dyscyplina nie oznacza sztywności czy ciągłego odmawiania przyjemności. Przeciwnie, chodzi o znalezienie właściwej równowagi między tym, czego chcemy teraz, a tym, czego pragniemy na rzecz naszej przyszłości. To umiejętność odkładania natychmiastowej gratyfikacji na rzecz większych i trwalszych nagród. I paradoksalnie, im bardziej jesteśmy zdyscyplinowani, tym bardziej swobodnie możemy żyć, ponieważ nasze wybory nie są już dyktowane przez chwilowe impulsy, ale przez jasną wizję tego, kim chcemy być. Dyscyplina pojawia się jako niezbędny element, nie jest celem, ale ścieżką, która prowadzi nas do realizacji naszych celów i pełnego rozwoju naszego potencjału. Z dyscypliną droga zmian, chociaż pełna wyzwań, staje się satysfakcjonującą i wzbogacającą przygodą, torującą drogę do życia pełnego ciągłego wzrostu i prawdziwej satysfakcji. Przecięcie się dyscypliny i wolności – koncepcja, która głęboko przenika nasze codzienne życie. Dyscyplina, często błędnie interpretowana jako ograniczenie, jest w rzeczywistości ścieżką do bardziej autentycznej wolności. Nie ogranicza, ale wyzwala nas z kajdanów natychmiastowych impulsów, pozwalając wybrać kurs naszego życia z intencją i celem. Na co dzień dyscyplina objawia się w prostych momentach. To wybór przygotowania zdrowego posiłku zamiast ulegania fast foodowi. To wstawanie wcześniej na poranny bieg zamiast naciskania przycisku drzemka. Czy nawet poświęcenie godziny dziennie na naukę nowego języka lub umiejętności. To właśnie te regularne wybory, kierowane dyscypliną, stopniowo kształtują strukturę naszego życia i kierują nas w stronę naszych długoterminowych celów. Jednak dyscyplina to nie tylko odmawianie sobie natychmiastowych przyjemności. To rozpoznawanie i priorytetyzowanie tego, co naprawdę cenimy i co przyniesie nam długotrwałą satysfakcję. Wybierając dyscyplinę, w rzeczywistości wybieramy wyzwolenie się od rozproszeń i kompulsji, które odciągają nas od pożądanej ścieżki. Wybieramy wolność, która jest substancjalna i trwała, a nie ulotna i iluzoryczna. Wyobraźmy sobie studenta, który zamiast odkładać naukę na później, ustala regularny harmonogram studiów, pisarza, który zobowiązuje się do pisania jednej strony dziennie, sportowca, który konsekwentnie trenuje. Te osoby wykorzystują dyscyplinę do stworzenia przestrzeni, w której wolność może rozkwitać, wolności osiągania, wzrostu, stania się kimś, kim pragną być. I chociaż proces wymaga pracy, nagrodą jest prawdziwa autonomia. Dyscyplina to nie łańcuch, ale skrzydła, które pozwalają nam latać wyżej i dalej niż nasze chwilowe kaprysy kiedykolwiek by nas zaniosły. To świadomy wybór dostosowania naszych działań do naszych najgłębszych wartości i długoterminowych aspiracji. Praktykując dyscyplinę na co dzień, nie tylko zbliżamy się do naszych celów, ale także kultywujemy wewnętrzną wolność, która jest prawdziwą esencją pełnego i intencjonalnego życia. Doszliśmy do głębszej refleksji na temat jej natury i związku z motywacją. Zrozumienie dyscypliny to uznawanie, że jest to zdolność do opierania się natychmiastowym impulsom, wybierania trudniejszej ścieżki w zamian za bardziej znaczące przyszłe nagrody. To fundament, na którym budujemy życie pełne osiągnięć i trwałej satysfakcji.
W codzienności często stoimy przed wyborami, które testują naszą dyscyplinę. Pokusa, by ulec pragnieniom krótkoterminowym, jest zawsze obecna. Czy to poprzez odkładanie ważnego zadania na później, wybieranie natychmiastowych wygód, czy unikanie wysiłku potrzebnego do nauki nowej umiejętności. Dyscyplina wzywa nas do wybrania ścieżki, która choć początkowo trudniejsza, wynagradza nas głębszym wzrostem i satysfakcją. Wiele osób polega wyłącznie na motywacji, aby napędzać zmianę. Motywacja, choć ważna, jest z natury ulotna i zmienna. Waha się wraz z naszym nastrojem, energią i okolicznościami, co sprawia, że nie jest niezawodną podstawą na rzecz ciągłego postępu. Motywacja może dać nam początkowy impuls, ale to dyscyplina utrzymuje nas na kursie, dzień po dniu, szczególnie gdy motywacja gaśnie. Prawdziwe zrozumienie dyscypliny ujawnia, że nie jest ona ograniczeniem, ale formą umocnienia. Opanowując sztukę oporu wobec pragnień krótkoterminowych, zyskujemy kontrolę nad naszymi działaniami, a co za tym idzie, nad biegiem naszego życia. Dyscyplina czyni nas architektami naszego losu, pozwalając świadomie kształtować naszą przyszłość, zamiast być kształtowanym przez chwilowe kaprysy. Ponadto z czasem praktyka dyscypliny przekształca nie tylko nasze działania, ale także naszą mentalność. Zaczynamy postrzegać wyzwania nie jako przeszkody, ale jako okazję do wzmocnienia naszej woli i dążenia do naszych marzeń. Dyscyplina uczy nas cierpliwości, wytrwałości i radości z pokonywania ograniczeń. Skłania nas docenić proces tak samo jak wynik, znajdując satysfakcję w każdym małym kroku w kierunku większego celu. Jest kluczowe, aby przyjąć dyscyplinę nie jako ciężar, ale jako wiernego towarzysza. To siła, która pozwala nam przekroczyć natychmiastowość, stawić czoła wyzwaniom z odwagą i wytrwać w dążeniu do pełnego i znaczącego życia. Zrozumienie i pielęgnowanie dyscypliny to bez wątpienia jedna z najcenniejszych inwestycji, jakie możemy poczynić w siebie. Dar, który nieustannie wzbogaca nasze życie każdego dnia. Istotny aspekt – życie pełne dyscypliny jako droga do prawdziwej wolności. Dyscyplina, często postrzegana jako seria ograniczeń, jest w rzeczywistości siłą wyzwalającą, która pozwala nam żyć zgodnie z naszymi najwyższymi wartościami, dokonując świadomych wyborów, które rezonują z tym, kim aspirujemy być. Życie w dyscyplinie oznacza świadome wybieranie każdego działania, nawyku i myśli zgodnie z naszymi większymi celami. Obejmuje to mówienie nie pokusom krótkoterminowym, które odciągają nas od naszej ścieżki, i mówienie tak wyzwaniom, które nas przekształcają. Osoby zdyscyplinowane rozumieją, że każda decyzja jest cegłą w budowie życia, które pragną, i mądrze wybierają te cegły. W przeciwieństwie bez dyscypliny często jesteśmy popychani przez chwilowe impulsy lub lenistwo. Brak kontroli może prowadzić do cyklu żalu i frustracji, ponieważ impulsywne decyzje rzadko są zgodne z naszymi wartościami i długoterminowymi celami. Życie wówczas może wydawać się mniej spójną narracją, a bardziej serią niepowiązanych wydarzeń. Prawdziwa wolność płynąca z życia pełnego dyscypliny to wolność tworzenia siebie. Zamiast być kształtowanym przez zewnętrzne okoliczności lub wewnętrzne kaprysy, bierzemy wodze naszej egzystencji. To nie oznacza nieugiętej sztywności, ale świadomej adaptowalności, gdzie dostosowujemy nasze nawyki i zachowania, aby lepiej służyły naszym celom. Życie w dyscyplinie kultywuje również jasność mentalną i emocjonalną. Z mniejszą liczbą decyzji podejmowanych impulsywnie jest mniej żalu i większy spokój ducha. Ta jasność pozwala nam skupić się na tym, co naprawdę ważne, poświęcając nasze zasoby, czas, energię, uwagę na działania, które są prawdziwie wzbogacające. Ponadto życie w dyscyplinie pozwala nam wykorzystać moc rutyny. Chociaż słowo rutyna może wywoływać poczucie monotonii, świadomie zbudowane rutyny są czymś zupełnie przeciwnym. To struktury, które wyzwalają nas z paraliżu codziennych niezdecydowań, zapewniając rytm, który ułatwia stały postęp w kierunku naszych celów.
Przyjęcie życia pełnego dyscypliny to wybór drogi prawdziwej wolności. To ciągła podróż dostosowywania naszych codziennych działań do naszych najwyższych aspiracji. Świadomie wybierając tę ścieżkę, odróżniamy się nie sztywnością czy samoodrzeczeniem, ale jasnością, celem i wolnością, która płynie z bycia panem siebie. Dyscyplina nie jest więc tylko środkiem do celu, ale stałym towarzyszem w naszym dążeniu do pełnego i znaczącego życia. Zderzamy się z paradoksem współczesnego świata. Kiedy życie staje się coraz bardziej pełne wygód i rozpraszaczy, potrzeba dyscypliny staje się bardziej paląca. Jednak to właśnie ta rosnąca trudność podkreśla nieocenione korzyści, jakie dyscyplina przynosi tym, którzy ją pielęgnują. Współczesne życie z licznymi pokusami i ciągłym bombardowaniem informacjami sprawia, że utrzymanie dyscypliny jest trudnym zadaniem. Mamy w zasięgu ręki wygody i przyjemności, o jakich nasi przodkowie nawet nie mogli marzyć, a jednak paradoksalnie te udogodnienia mogą stanowić przeszkody w naszym osobistym wzroście. Łatwość ulegania natychmiastowym rozpraszaczom i gratyfikacjom jest wysoka, czyniąc dyscyplinę kluczową umiejętnością, niemalże kontrkulturową. Jednak ci, którzy pielęgnują dyscyplinę, cieszą się znaczącymi korzyściami. Przede wszystkim dyscyplina umożliwia rzeczywistą autonomię nad własnym życiem. Zdyscyplinowane osoby nie są marionetkami swoich impulsów czy aktualnych trendów. Mają zdolność do podejmowania decyzji zgodnych z ich wartościami i długoterminowymi celami. Ta autonomia stanowi podstawę do autentycznego i trwałego wzrostu osobistego. Ponadto dyscyplina wzmacnia odporność. Stawianie czoła i pokonywanie krótkotrwałych pragnień to ciągłe ćwiczenie wewnętrznego wzmocnienia. Za każdym razem, gdy zdyscyplinowana osoba wybiera trudniejszą ścieżkę, nie tylko posuwa się naprzód w kierunku swoich celów, ale także buduje swego rodzaju mentalny mięsień. Ta odporność jest bezcenna, pozwalając osiągnąć cele, a także stawić czoła i pokonać nieprzewidziane przeciwności. Kolejną korzyścią z dyscypliny jest klarowność i efektywność, jaką wnosi. Z jasno określonymi celami i zdyscyplinowanym zobowiązaniem do ich osiągnięcia mniej czasu, energii i zasobów marnuje się na próżno. Decyzje stają się łatwiejsze i bardziej bezpośrednie, gdy są filtrowane przez pryzmat długoterminowych celów i osobistych wartości. Ta efektywność nie tylko przyspiesza postęp, ale także zwiększa ogólne zadowolenie z życia, zmniejszając żal i niepokój. Dyscyplina jest źródłem samooceny i godności. Płynie z niej głębokie poczucie osiągnięcia i własnej wartości, wynikające z wiedzy, że jesteś w stanie ustalać i utrzymywać zobowiązania wobec siebie. Ta samoocena rośnie i rozszerza się, pozytywnie wpływając na wszystkie obszary życia, od relacji po osiągnięcia zawodowe. Chociaż trudność w utrzymaniu dyscypliny wzrasta w świecie pełnym udogodnień i rozpraszaczy, korzyści z jej pielęgnowania są cenniejsze niż kiedykolwiek. Dyscyplina jest kluczem do autonomii, odporności, efektywności i samooceny. Umożliwia jednostkom przezwyciężanie krótkotrwałych pragnień i podejmowanie świadomych wyborów, otwierając drogę do znaczącego i autentycznego wzrostu osobistego. W epoce natychmiastowej gratyfikacji dyscyplina pojawia się nie tylko jako przydatna umiejętność, ale jako odznaka honoru i filar na rzecz życia prawdziwie wzbogacającego. W dalszym ciągu naszych rozważań o dyscyplinie i jej roli w coraz bardziej technologicznym świecie zderzamy się z intrygującą rzeczywistością. Technologia, pomimo swoich licznych zalet, znacząco wpłynęła na sposób, w jaki ćwiczymy i postrzegamy dyscyplinę. W świecie, gdzie prawie wszystkie potrzeby i pragnienia można zaspokoić jednym kliknięciem lub dotknięciem, wyzwanie utrzymania dyscypliny staje się jeszcze bardziej oczywiste. Technologia przyniosła ze sobą erę wygód i natychmiastowych gratyfikacji. Zarówno w rozrywce, komunikacji, jak i pracy rozwiązania są w zasięgu ręki, często redukując potrzebę cierpliwości czy długotrwałego wysiłku.
To środowisko łatwości i szybkości, choć komfortowe, może osłabić naszą zdolność do stawiania czoła długotrwałym wyzwaniom czy utrzymywania się przy zadaniach, które nie oferują natychmiastowych nagród. Ponadto ciągłe rozproszenia cyfrowe, media społecznościowe, powiadomienia, nowe treści co sekundę nieustannie konkurują o naszą uwagę, fragmentując nasz fokus i kompromitując zdolność do koncentracji na długoterminowych zadaniach. Ten stan podzielonej uwagi nie jest tylko szkodliwy na rzecz realizacji celów wymagających trwałego wysiłku, ale także na rzecz naszego dobrostanu psychicznego i emocjonalnego. Jednak rozpoznanie wpływu technologii na dyscyplinę nie jest tożsame z odrzuceniem jej korzyści czy przyjęciem antytechnologicznej postawy. Chodzi raczej o zrozumienie, jak możemy wykorzystać technologię w taki sposób, aby wspierać, a nie podważać naszą dyscyplinę i wzrost osobisty. Jednym z pierwszych kroków w tym kierunku jest świadomość. Bycie świadomym tego, jak i kiedy technologia wpływa na naszą dyscyplinę, pozwala nam podjąć proaktywne kroki w celu złagodzenia jej negatywnych wpływów. Może to oznaczać ustalenie jasnych granic w kwestii korzystania z urządzeń, kultywowanie świadomych okresów odłączenia lub wykorzystanie narzędzi technologicznych zaprojektowanych do zwiększenia produktywności i koncentracji. Co więcej, technologia może być sojusznikiem w budowaniu dyscypliny, gdy jest używana świadomie. Istnieje wiele aplikacji i platform zaprojektowanych, aby pomóc w śledzeniu nawyków, określaniu celów i samokierowanym uczeniu się. Kiedy są mądrze używane, te narzędzia mogą wzmacniać naszą dyscyplinę, dostarczając struktury, przypomnień i wglądów, które utrzymują nasze cele w centrum uwagi. Relacja między technologią a dyscypliną jest złożona i wielowymiarowa. Chociaż era cyfrowa zmniejszyła potrzebę dyscypliny w niektórych aspektach, przynosząc ze sobą mnóstwo rozproszeń i natychmiastowych gratyfikacji, oferuje również unikalne możliwości wzmocnienia i wsparcia naszej drogi do osobistego wzrostu. Świadomie, równoważąc wykorzystanie technologii, możemy pielęgnować dyscyplinę dostosowaną do wymagań i możliwości XXI wieku, przekształcając wyzwania w pojazdy w celu głębszego i bardziej znaczącego rozwoju. Kontynuując naszą podróż w zrozumieniu dyscypliny i jej roli w naszym rozwoju, napotykamy na fundamentalnie paradoksalny aspekt – dyskomfort jako katalizator osobistego wzrostu. Chociaż dyscyplina może być z natury niekomfortowa, to właśnie ten dyskomfort popycha nas poza granice codzienności, prowadząc do nowych sfer rozwoju i realizacji. Dyskomfort, daleki od bycia znakiem, że coś jest nie tak, może być wskaźnikiem, że rozszerzamy nasze granice. Angażując się w działania, które wyzywają nasze obecne umiejętności, nieuchronnie napotykamy opór naszego bytu, fizyczny, mentalny czy emocjonalny. Ten opór to żyzna gleba, na której kwitnie dyscyplina i zachodzi wzrost. Każdy moment pokonanego dyskomfortu to krok w kierunku silniejszej i bardziej odporniejszej wersji nas samych. Jednak świadome kultywowanie dyskomfortu jest przeciwintuicyjne. Z natury dążymy do komfortu i unikamy bólu czy trudności. Dlatego celowe przyjmowanie niekomfortowych sytuacji wymaga zmiany perspektywy. Zaczynamy widzieć dyskomfort nie jako wroga, ale jako surowego, lecz sprawiedliwego nauczyciela. Robiąc to, przekształcamy dyskomfort z przeszkody, którą należy unikać, w cenny sojusznik na drodze do samodoskonalenia. Ta praktyka może przyjmować wiele form, od wyzwań fizycznych poprzez ćwiczenia czy nowe sporty, po rozciąganie umysłu poprzez ciągłą naukę czy rozwiązywanie skomplikowanych problemów. Może to również oznaczać stawianie czoła lękom czy niepewnościom, przyjmując okazje, które wystawiają nas na nowe doświadczenia i perspektywy. Wspólnym punktem jest świadomy zamiar opuszczenia strefy komfortu, aktywne angażowanie się w nieznane i wyzwania. Ponadto, przyjmując dyskomfort, rozwijamy bardziej złożony stosunek do porażki i błędu.
Widzimy każde niepowodzenie nie jako wyrok na nasze możliwości, ale jako integralną część procesu uczenia się i wzrostu. Ta odporność na porażkę jest jedną z największych nagród kultywowania dyscypliny przez dyskomfort, ponieważ pozwala nam stawić czoła większym i bardziej znaczącym wyzwaniom z pewnością siebie i odwagą. Dyskomfort jako katalizator wzrostu przypomina nam, że dyscyplina to coś więcej niż seria sztywnych działań. To mentalność, podejście do życia, które ceni ciągły rozwój ponad komfortową stagnację. Przyjmując dyskomfort, stajemy się nie tylko bardziej zdyscyplinowani, ale także bardziej elastyczni, odporni i przygotowani na wyzwania i możliwości, które życie przynosi. To przez ciągłą grę z dyskomfortem odkrywamy nasz pełny potencjał i zmierzamy ku bogatszemu i bardziej satysfakcjonującemu życiu. Skupiamy się na pragmatycznej i skutecznej strategii. Budowaniu dyscypliny poprzez małe cele. Ta strategia pomaga nam rozbić proces rozwoju osobistego na zarządzalne części, czyniąc podróż mniej onieśmielającą i bardziej dostępną. Małe cele działają jak kamienie milowe na naszej drodze do samodoskonalenia. Pozwalają nam regularnie doświadczać sukcesu, co napędza naszą motywację i wzmacnia zaangażowanie w większe cele. Te małe zadania, choć skromne same w sobie, kumulują się, aby wyprodukować znaczące przemiany z biegiem czasu. Na przykład w kontekście ćwiczeń fizycznych, zamiast od razu zobowiązywać się do wyczerpującej rutyny, można zacząć od krótkich i konsekwentnych ćwiczeń. Może to być tak proste, jak 10-minutowy codzienny spacer lub seria porannych rozciągań. W miarę jak te małe zobowiązania stają się nawykiem, mogą być stopniowo rozwijane, zwiększając intensywność, czas trwania lub złożoność ćwiczeń. Podobnie w nauce nowych hobby czy umiejętności, rozpoczęcie od krótkich sesji praktycznych lub nauki może złagodzić ciężar oczekiwań i zaangażowania. Ktoś, kto chce nauczyć się grać na instrumencie, może na przykład zacząć od poświęcania kilku minut każdego dnia na ćwiczenie skal lub naukę podstawowych akordów. Z czasem te minuty mogą przekształcić się w godziny angażującej praktyki i głębokiego uczenia się. Ważne w tych małych celach nie jest tylko cel sam w sobie, ale akt ustanowienia i podążania za rutyną. To konsekwencja buduje dyscyplinę, niewielkość celów. Małe cele służą jako ciągłe przypomnienia o naszych większych zobowiązaniach i działają jako konkretne kroki w ich kierunku. Ponadto, skupiając się na małych celach, zmniejszamy strach przed porażką. Małe, zarządzalne zadania wydają się mniej przerażające i łatwiejsze do odzyskania, jeśli początkowo nie odniesiemy sukcesu. Ten cykl prób, błędów i ostatecznego sukcesu wzmacnia naszą pewność siebie i odporność, kluczowe składniki dyscypliny. Budowanie dyscypliny poprzez małe cele to praktyczne i stopniowe podejście do rozwoju osobistego. Każde małe zadanie, które wyzywa naszą strefę komfortu, to krok naprzód w naszej podróży wzrostu. To podejście nie tylko sprawia, że proces jest bardziej zarządzalny, ale także pozwala nam regularnie świętować sukcesy, utrzymując motywację i wzmacniając nawyk dyscypliny. Dzięki tym małym, ale potężnym działaniom zmierzamy ku życiu pełnemu większych osiągnięć i celów. Doszliśmy do istotnej konkluzji naszej podróży. Akceptacja dyskomfortu i ustalanie małych celów to kluczowe narzędzia do wzmacniania dyscypliny w świecie, który ciągle kusi nas rozpraszaczami i natychmiastowymi gratyfikacjami. Akceptacja dyskomfortu oznacza rozpoznanie, że osobisty rozwój często zachodzi na nieznanym i wyzywającym terytorium. To zrozumienie, że dyskomfort nie jest oznaką porażki, ale wskaźnikiem, że rozszerzamy nasze horyzonty. Przyjmując te chwile, przekształcamy potencjalne przeszkody w stopnie do sukcesu, udoskonalając naszą zdolność do wytrwałości i triumfu nad wyzwaniami. Z drugiej strony, ustalanie małych celów pozwala nam rozbijać proces samorozwoju na namacalne i zarządzalne etapy. Ta technika nie tylko czyni nasze cele bardziej dostępne,
ale także dostarcza nam serii okazji do świętowania postępu, podtrzymując motywację i wzmacniając nasze postanowienie. Każdy mały sukces jest dowodem naszych zdolności i bodźcem do dalszego postępu. Jednak ważne jest, aby rozpoznać, że dyscyplina nie jest ostatecznym celem, ale ciągłą podróżą. W świecie, gdzie rozproszenia są zawsze pod ręką, a dążenie do natychmiastowej gratyfikacji jest ciągłą pokusą, dyscyplina jest codziennym ćwiczeniem świadomych wyborów. To odnawiane każdego dnia zobowiązanie do dopasowywania naszych działań do naszych wyższych wartości i aspiracji. Przeto poruszając się przez zawiłości codzienności, przypominamy sobie, że dyscyplina jest łącznikiem między marzeniami a ich realizacją. Akceptując dyskomfort związany z wzrostem i ustalając małe cele jako kamienie milowe na naszej drodze, nie tylko kultywujemy dyscyplinę, otwieramy także drogę do życia bardziej pełnego, świadomego i satysfakcjonującego. Dyscyplina to znacznie więcej niż sama siła woli. To holistyczne podejście do życia, które równoważy ambicje z cierpliwością, wyzwanie z celebracją oraz długoterminową wizję z codziennymi działaniami. Dlatego podczas gdy świat wokół nas nadal przyspiesza, oferując nowe pokusy i rozproszenia, wzmacniamy się w cichej, ale potężnej sile dyscypliny, gotowi przekształcić każde nowe wyzwanie w okazję do wzrostu i każde marzenie w rzeczywistość. Serdecznie dziękuję za poświęcenie czasu na obejrzenie tego filmu. Jeśli lekcje o dyscyplinie rezonują z Wami, podzielcie się nimi z przyjaciółmi i rodziną. W końcu rozszerzenie tej wiadomości to rozszerzenie możliwości transformacji w Waszej społeczności. Dyscyplina jest umiejętnością, która może przynieść korzyści wszystkim, tworząc bardziej świadome i spełnione życie. Nie zapomnijcie sprawdzić playlisty, która pojawi się na ekranie, aby kontynuować tę podróż wzrostu i inspiracji. A jeśli podobał Wam się ten materiał, proszę zostawcie lajka. Pomaga to dotrzeć z tymi cennymi lekcjami do większej liczby osób, rozszerzając krąg pozytywnego wpływu. Jeszcze raz dziękuję i kontynuujcie ścieżkę samodoskonalenia.